dzieciaki, cześć! Z tej strony Marshall. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kocham Zabawki. A zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem wraz z moim przyjacielem. Ha, ale nic Wam nie zdradzę. O nie, nie! Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia filmiku i wtedy wszystkiego się dowiecie. Mogę Wam tylko podpowiedzieć, że będzie fantastycznie i balonowo. Hej Marshall, a co to jest za niespodzianka, którą przygotowałeś na dzisiaj dla wszystkich dzieci? Powiesz mi, no powiedz! Ja też lubię niespodzianki! O, no pewnie, że Ci powiem! Oczywiście, że tak, ale musisz jeszcze chwileczkę poczekać! No dobrze, no to poczekam! No to może najpierw mi powiedz, co to w ogóle jest? Czy to są balony? Skąd one się tutaj wzięły? A, no właśnie, to jest ta część mojej niespodzianki! Otóż to są takie fantastyczne baloniki! Ho, no to widzę, że to są baloniki, ale Marshall, co my będziemy z nimi robili? No to są zwykłe balony, potrafię zrobić takie balony, ha, sam. A, no bo to są takie niezwykłe balony. Otóż wykonuje się te malutkie baloniki dzięki takiej specjalnej maszynie. O, dzięki maszynie? To już zupełnie inaczej brzmi. Przecież wiesz, że ja uwielbiam różne maszyny. Właśnie wiem, więc dzisiaj przygotujemy sobie jakieś fajne stworki za pomocą tej maszyny. Wow, no brzmi świetnie, zapowiada się świetna zabawa, ale może jeszcze wskoczę sobie na te piłeczki. Hopsa, są bardzo mięciutkie i fajne. Możemy porobić z nich jakieś fajne stworki, ale najpierw pokaż mi koniecznie tę maszynę. Pam, pararam, pam, pam, pam. I proszę bardzo, oto maszyna w całej okazałości. Ej, ale jak ją się używa? Jak się robi te balony? Poczekaj, poczekaj, zaraz Ci wszystko powiem. Do tej maszyny była jeszcze dołączona taka ulotka i tutaj możemy sobie wybrać, jakie zwierzątko chcielibyśmy zrobić. Zobacz, jakie fajne. Wystarczy tylko napompować baloniki i doczepić różne rekwizyty i mamy fajne stworki. To co? Którego wybierasz? A może byśmy zrobili dzisiaj tego ptaszka? Wygląda na bardzo sympatycznego. Zróbmy go za pomocą tej maszyny. Co ty na to, Marshall? To jest świetny pomysł. Zróbmy w takim razie. Takiego ptaszka jest naprawdę prześliczny. Chodź, pokażę Ci, jak używa się tej maszyny. Potrzebne są dwa fioletowe baloniki napompowane, więc musimy wyciągnąć te kółeczko z samej góry, otworzyć je i popatrz, tutaj musimy włożyć właśnie tego balonika. Wkładamy go do tej maszyny, następnie zaciskamy, no i tutaj jeszcze musimy docisnąć i wkładamy go z powrotem, całą kulę do naszej maszyny. Może w drugą stronę lepiej pójdzie. O, i za chwileczkę będziemy pompować nasz balonik. Tutaj jest taka specjalna dźwignia, którą musimy przesunąć całkiem w dół. No i teraz pompujemy, a Ty obserwuj, czy rośnie balonik. Wow, zobacz, niemożliwe. Balonik rośnie, ale super. Jest tutaj taki duży balonik. No więc teraz dźwignię bierzemy w górę. O, i wyciągamy nasze kółeczko, a następnie otwieramy i proszę bardzo, jest balonik i mamy pierwszą część naszego ptaszka. To teraz musimy powtórzyć tę czynność i włożyć tutaj jeszcze raz balonik. O, do tej maszyny, zamknąć tą maszynę, dociskamy, zakładamy tutaj, dźwignia w dół i pompujemy balonik. Wow, ale super! No dobrze, mamy już zrobioną podstawę, dwie kulki na naszego ptaszka. No to teraz musimy doczepić mu rekwizyty, czyli przydałby się jakiś dziób, no i jakiś ogonek, i jakieś skrzydełka. No to co, działamy? Na początek nasze dwie kuleczki musimy ze sobą złączyć. Mamy do tego takie specjalne urządzenie, to jest taka złączka. Wystarczy, że przyczepimy sobie tutaj o nasz dzyndzelek razem z tym, i zobaczcie, mamy połączone dwa baloniki. No i teraz musimy mu zrobić jakieś oczka chyba, co by na to, nasz ptaszek powinien mieć oczy, więc ma jedno i teraz drugie. Następnie przyczepimy mu taką grzywę, co by na to, o, świetnie wygląda w tej grzywce, do twarzy mu. No to jeszcze należałoby zrobić dla naszego ptaszka dzióbek. Więc proszę bardzo, dzióbek gotowy. No i teraz musimy mu przyczepić skrzydełka, a skrzydełka będą w kolorze pomarańczowym.
jedno skrzydełko, no i zaraz z drugiej strony ptaszek otrzyma drugie skrzydełko. I uwaga, uwaga, tadam! I popatrzcie, jakie to jest proste, tak szybko stworzyliśmy pięknego ptaszka. Wow, ekstra jest ten ptaszek, super, podoba mi się. Ej, no to może zrobimy sobie jeszcze jakąś jedną figurkę, co ty na to, Marshall? Ja jestem jak najbardziej za, podoba mi się ta zabawa z tymi balonikami, jest super. No to co teraz zrobimy? Zastanówmy się, co możemy zrobić, mamy jeszcze mnóstwo zwierzątek do wyboru, więc może zrobimy sobie, o, tego kwiatka, co ty na to, jest prześliczny. Mamy już napompowane baloniki w różnych kolorach, więc możemy go stworzyć. Wow, to będzie świetna zabawa, no to zabierajmy się do pracy. Na sam środeczek weźmiemy sobie różowy balonik i teraz wystarczy dokładać wszystkie baloniki dookoła, czyli tak, jeden niebieski, drugi niech będzie żółty, trzeci, o, żółty może dam znowu z tej strony, tak na zmianę. Jeszcze wezmę może sobie ten fioletowy, bo jest śliczny. I jeszcze jeden może niebieski, tak, niech będzie jeszcze jeden niebieski tutaj. No i został ostatni fioletowy. Jejku, jaki śliczny kwiatek, jak Wam się podoba, bo mi bardzo, jest przepiękny. Ale musimy jeszcze do niego dołożyć jakieś oczka tutaj na sam środeczek. Więc uwaga, dokładamy tutaj jedno oczko. Jest. I jeszcze jedno oczko musimy przyczepić. Proszę bardzo, mamy oczy, ale czy nasz kwiatek jeszcze ma jakąś buźkę? Tak, możemy jeszcze dla naszego kwiatka dać jakiś fajny dzióbek. Zaraz poszukamy coś fajnego dla niego. Co powiecie na taki śmieszny nosek jak trąbacz? To jest kwiatek trąbalski i jest bardzo fajny i sympatyczny. Podoba mi się ta zabawa z tymi balonami. Hej Marshall, muszę Ci przyznać, że naprawdę te baloniki są ekstra. Podoba mi się bardzo ta zabawa. Wiesz co, wpadłem na świetny pomysł. Może byśmy te wszystkie balony zanieśli teraz do naszej wioski i pokazali wszystkim, jaką fajną zabawkę mamy nową. Co Ty na to, Marshall? Uuu, świetny pomysł, masz rację. Ciekawe, jak zareaguje na to Sky. Przecież ona uwielbia takie robótki ręczne, prawda? Kiedy będzie mogła stworzyć jakąś fajną figurkę z baloników, to będzie zachwycona. No, zgadzam się z Tobą w 100%, Marshall. Przecież Sky będzie w siódmym niebie. To co, zaniesiemy jej tą naszą niespodziankę? Wiesz co, myślę, że tak, to jest świetny pomysł. Tym bardziej, że jeszcze inni mieszkańcy naszej wioski skorzystają z tej fajnej zabawy. No to zanim jeszcze pójdziemy, to zaprośmy widzów, aby zasubskrybowali kanał Kocham Zabawki, bo wtedy będziecie dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie u nas na kanale się pojawiają. Dokładnie tak. No i oczywiście dajcie lajka, czyli łapkę w górę. I dodawajcie komentarze. Możecie wpisać, jakie bajki chcielibyście obejrzeć, a może Wy również posiadacie taką maszynę u siebie w domu. To napiszcie, jakie Wy figurki potraficie tworzyć, dobrze? Będzie nam bardzo miło. No to w takim razie my się z Wami żegnamy. Pa, pa! Do zobaczenia!